Tak jak do niedawna, kiedy w Zatoce Puckiej było bardzo dużo ryb, no wiele osób i rybaków korzystało. Podobnie w Pradziejach to się działo. Z tym, że łodzie te były dosyć prymitywne. Na przykład znaleziono tutaj dłubankę z 7 tysiąclecia przed naszą erą, która świadczyła o tym, że ta żegluga już odbywała się bardzo wcześniej. Jeśli chodzi o znaleziska, jakie tutaj były, na przestrzeni prawie 16 hektarów znaleziono konstrukcje drewniane, które wskazywały, że to są konstrukcje portowe i one pochodziły, można powiedzieć, od IX do XII wieku. Więc miejsce to nieprzypadkowo zostało wybrane, żeby taką inwestycję tutaj przeprowadzić, że musiało się to opłacać pod względem po prostu może zasobów i Zatoki Puckiej, czyli chodzi o ryby, jak i o jakiś handel, który związany był, prawda, ze szlakiem bursztynowym, względnie tak jak teraz się mówi, że nie tylko przyjeżdżali kupcy po bursztyn, ale również po niewolników. Spotykamy tutaj łodzie o wyrafinowanych konstrukcjach. Trzeba sobie zdawać sprawę, żeby zbudować taką łódź, która mogła przepłynąć Bałtyk, która ma konstrukcję przypominającą jednostki wikingów. Nie było wtedy pił, były proste narzędzia, gdzie trzeba było ogromne pale, pnie dębowe rozcinać klinami. To jest ogromny wysiłek na wiele lat, żeby zbudować taką łódź. Więc żeby zbudować taką łódź, musiała się opłacać po prostu to. I obszar tego portu świadczy o tym, że to nie była jakaś tam mała przystań, tylko że to było tętniące życie miejsce przede wszystkim handlowe. Podobnie jak Truso, które zostało odnalezione pod Elblągiem. Także tutaj warto przypomnieć i wskazywać na to, że Puck, można powiedzieć, jest równorzędnym taką przystanią, portem jak Truso. Puck był takim miejscem, jak gdyby, gdzie można było spokojnie zacumować, był bezpieczny, nie atakowano, były ogromne trudności, żeby zdobyć właśnie to miejsce. Były mielizny, które trzeba było znać, no i ta przystań, to miejsce, które w tej chwili rozbudowuje się, jest już kilka portów, nie jeden, tylko jest kilka, to było zawsze po prostu miejscem, gdzie ta przystań była bezpieczna. Flota kaperska mogła tutaj stacjonować bezpiecznie, gdzie były warsztaty szkutnicze. Pierwszy port marynarki wojennej po odzyskaniu niepodległości. No nie mówiąc o wspaniałej marinie, która najprawdopodobniej ożywi ten cały po prostu, to całe miejsce, region. Będzie o wiele więcej turystów, będzie można zapoznawać się z historią tego miejsca, która jest cały czas odkrywana, bo przy różnego rodzaju inwestycjach w Pucku są prowadzone nadzory archeologiczne i badania archeologiczne i ujawniają piękne rzeczy związane z historią tego miasta.